Jezus żyje. Nazywam się Bartek Jaskot, jestem mężem, ojcem, śpiewam i staram się też dobrze pracować w miejscach, w których mam taką możliwość modlić się i pracować. I od tego wyjdę, bo najgorzej jak człowiek zostaje przy samej modlitwie, najgorzej jak zostaje przy samej pracy, a najgorzej jak zostaje przy tym i. I ja w tym momencie, jak byłem przy tym i, czyli nie wiedziałem, że mam serce, że ono bije, że można się uśmiechać, że można się cieszyć, w tym momencie tak zwyczajnie po prostu Pan Jezus mnie odnalazł. Miałem być, najbardziej to jako dziecko i później jako młodzieniec, marzyłem o tym, żeby być piłkarzem i podtrzymywać nasze rodzinne tradycje. Moi rodzice mieli inne plany, inne marzenia. Miałem być ekonomistą, czy możemy to nazwać, że biznesmenem. Od samego początku, jak to po latach odkrywam, to od początku mojego poczęcia narodzin i ktoś bardzo mocno się za mnie modlił i dzięki tej modlitwie wiem, że miałem tą możliwość i mam spotkania Pana Jezusa w swoim życiu. A tą osobą od samego początku była moja babcia. Przełomowym dla mnie momentem był rok 2000 i mogę powiedzieć, że moja działalność muzyczna jest owocem tego roku jubileuszowego 2000. Wtedy podjąłem taką decyzję, że chcę się podpisać pod tym, co robię muzycznie i chcę to robić na serio, imieniem i nazwiskiem swoim. I tak zaczęło się i te 13 lat trwam do dzisiaj i opowiadam swoją muzyką i zapraszam ludzi do tego, żeby otwierali swoje serce i opowiadam o tym, że Pan Jezus czyni w naszym życiu, jest bardzo realny każdego dnia i każdej nocy. Jest rzeczywistością, w której mogłem i mogę cały czas opowiadać Mu o wszystkim. Mogę dzielić się tym, co przeżywam. Mogę opowiadać Mu o największych zranieniach, bo to jest najbardziej, najtrudniejsze. I tak samo zacząłem prosić Go coraz śmielej. Zacząłem Go prosić odważniej o wiele spełnienia moich marzeń. Wiem, że zabrzmi to może bardzo prosto, ale prosiłem o to, żebym miał piękną żonę i to dostałem. Prosiłem Go o to, żebym został ojcem, nie wiedząc tak naprawdę, z czym to się wiąże. Dzisiaj mogę powiedzieć, że to jest największe wyzwanie, bycie dobrym ojcem dla mnie dzisiaj. Dał mi dwóch wspaniałych synów, Franka i Mikołaja. Prosiłem Go o to w najtrudniejszych też momentach o pracę, bo tak idealnie podchodziłem do tego, że będę w stanie utrzymać swoją rodzinę z tego, co robię, ze śpiewania o Bogu, o Jego miłości. I też dał mi pracę, z której mogę po prostu utrzymywać swoją rodzinę. Tak samo pracę, z której mogę inwestować i produkować coraz to nowsze płyty. Był też w moim życiu taki moment, że zdałem sobie z tego sprawę, że muszę rezygnować z pewnych marzeń, z pewnych pragnień. I zacząłem tak jakby realnie oddawać to Panu Jezusowi. Mówi: Jezu, ja Ci daję moje pragnienia, że chcę być na przykład piłkarzem, a Ty masz inne plany według mnie. Mówię o tym konkretnym przykładzie, ponieważ dwa lata temu jakby Pan Jezus odwrócił całkiem moje życie i tak doprowadził do tego, że nie zostałem piłkarzem, ale dzisiaj powierzył mi w kierowanie klubem piłkarskim, moim ukochanym i dał mi tam po prostu pracę, gdzie mogę
gdzie mogę funkcjonować i mogę się rozwijać i mogę się dzielić tą jego dobrocią i miłością z innymi. Moja historia jest bardzo taka, można powiedzieć, no bez fajerwerków, nie jest może jakaś tam komercyjna, ale chciałem zaświadczyć o tym, że w kościele, w którym się wychowałem jako dziecko, w kościele katolickim, tutaj odnalazłem i odnajduję cały czas Boga. I chciałem powiedzieć o tym, że relacja z Panem Jezusem jest nieprawdopodobnie fascynująca, bo im częściej oddaję Mu swoje życie, tym On ma dla mnie, dla moich bliskich, takie rozwiązania, których bym nawet nie śnił, nawet bym sobie nie potrafił wyobrazić. Też doświadczam tego, że Pan Jezus ma niesamowite poczucie humoru, bo pozwolił mi śpiewać w przeróżnych miejscach i na dużych scenach i na małych. Osobie, która nie ma wykształcenia muzycznego, osobie, która no, nie słyszy tak dobrze muzyki jak wielu wspaniałych muzyków, z którymi po prostu gram. I pozwala wydobywać mi z siebie takie dźwięki, o których, czy dochodzić w muzyce do takich miejsc, o których mi się nigdy nie śniło. Chciałem zaświadczyć, ja, Bartek Jaskot, że Jezus żyje w moim życiu. W każdego dnia i każdej nocy, we wszystkim, co robię. W tym domu, w którym jesteśmy, nagrywamy to spotkanie, który też jest darem wymodlonym w pracy, czy w całej rzeczywistości rodzinnej, gdy wstaję rano, gdy odprowadzam dzieci do szkoły, do szkoły, do przedszkola, w pracy, czy wyjeżdżając na koncert, czy gdziekolwiek jestem, czy odkurzając to mieszkanie. Znaczy, jestem przekonany, że Jezus oddycha we mnie, a ja w Nim. I to, co jakby jest dla mnie najdroższe, to, że mimo tego, że są momenty, że odchodzę od Niego, że gdzieś odjeżdżam w siną dalę albo mocno upadam, On zawsze jest i otwiera swoje ramiona i zawsze mogę wrócić i zawsze mogę się po prostu do Niego przytulić, bo On jest w naszym życiu każdego dnia i każdej nocy.